Nie będę gadał jak. Siemanderko, panie i panowie, jak zwykle. Co my tutaj mamy? A no, Sabinę mamy. Sabinę 95 Turbo. Z 2006, z tego co mi wiadomo. 2 litry turbo, 150 hucułków. Patrzcie się, na Islandii polskie blachy, u mnie na garażu, niewiarygodne. No ale nic, co my tutaj mamy do ogarnięcia? Otóż od dawna planowany weekend na grubości i prawda. Będzie ciężki weekend. Sabina, welcome. Mamy tutaj Eco Power Direct Injection. Ogarniamy całą elektronikę, ponieważ jebiące się kostki, złączki, piny, kuźwa, otulinka na osłona na kablach. Normalnie jest zrobiona ze skorupki z jajka i po przebiegu 300 i więcej tysiącach to no nadaje się to jedynie tylko na francuskie spaghetti. A więc co? Właściciel pojazdu, pani Ewa, właśnie sobie tam gdzieś wycieczkuje, a ja postaram się rozpieprzyć całą instalację i wszystko poprawić, bo jest wypadanie zapłonu, a świeczki dobre, wszystko dobre, tu jest normalnie beduńskie mukake pod tą maską, jeśli chodzi o prądy. Oczywiście welcome in Poland, no i niestety gaz musi być. No ale nic, ogarniemy to wszystko. Jeśli się uda szybko ogarnąć, no to jeszcze się go umyję i posprzątam w środku. A co mnie tam nie zaszkodzi, zawsze trzeba furtkę ogarnąć. Także bierzemy się za robotkę. Zrobimy ją pierwszą diagnostykę. Pokażę co, jak, gdzie, po co, czemu i na czemu. I najpiękniejsze jest to, że mój śmieszny Foxwell wciąga normalnie tego Sabika. Jest zajebisty. I Sabik też oczywiście. Także do dzieła. Tak, najpiękniejsze w tym Foxwellu jest to, że jakoś zajebiście rozpisany mamy ten sterownik. Można sobie zrobić tak. Tagans. Łyknie tutaj co się dzieje. Coś się dzieje. Więc pokażemy, że nawet taki śmieszny Foxwell za parę groszy, flaszka i 50 złoty daje radę. Bardzo daje radę. Continue. Continue. Ram, pam, pam. No, a wypadanie zapłonu. To już czuję. Że mymło, że mymło. No ale nic. Przywrócimy całkowicie, kompletnie sprawność tego motorka. Tam pod maską to jest normalnie mukake. I teraz pata się tu, kodów nie czytam teraz, kody mi niepotrzebne, ale pata się na to, cyk, bajera, dajemy ciach i teraz pata się tu, dajemy ciach, git majonez, po amerykańsku, wybieramy opcję, spróbujemy sobie to zablokować, bo wybieramy sobie opcję select all, enter, kurwa shift ciskasz, sam kurwa shift ciskasz. No i ten, no i dajmy VF data i zobaczmy co się tutaj nam narobi. Najpiękniejszym z tego całego mukake jest coś takiego, pata się w trybie rzeczywistym nam ten komputer pokazuje. Fajnie by było gdyby dał radę wziąć i zablokować, żeby ta stabilizacja była fajna. No i to za w trybie live widzimy sobie,
Oglądamy sobie tutaj wszystko, co się dzieje. Rampampami te sprawy. Temperatury. Czujniczki, kurwa, przypływu powietrza. Wszystko, wszystko se leci. Niam, niam, niam. Taki zajebisty amerykański. Amerykański składany przez Beduinów w Japonii. No i sobie lecimy, fajnie. Lecimy, lecimy. Co chciałem sprawdzić, zaraz wam pokażę. Jedna sonda tutaj też daje wałka. Przy niej kostka jest rozpieprzona. To też wam potem pokażę, bo tu już ostatnio robiłem diagnostykę, no ale niestety czasów nie było, bo kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Ach więc, lecimy sobie dalej, dobra, zapieprzamy, widzicie, że wszystko w trybie live pokazuje, co się odpierdala teraz. Mnie to jakieś kurwa wichury dzwonią. Czekać, to nie, ale to nie, to wyłącz, to wyłącz. Czekać, jak to się wyłącza? Nawiewu. To będzie tak całkowicie, dobra. Nawiewy powiązane, żeby nie juczał. O, jakie tutaj cuda na kiju. Lecimy sobie fajnie na dół, sobie po amerykańsku. I teraz da, będziemy mieli też fajne, najlepsze, bo czujnik spalania stukowego na wszystkich czterech. Będziemy mieli w trybie live wypadanie zapłonu na wszystkich czterech. Ta ile tutaj opcji, a to jest tylko ze skrzyni. Ram pam pam pam. O, mamy knock sensor, działa. I teraz takie cuda na patyku. Idziemy dalej. Misfire. 1, 2, 3. Patrz, tak ładnie sobie wypadają zapłonki, jak się to tam już wszystko ładnie sobie leci. Damy mu w polnik trochę. Zamulił wieśniaka. Ciao, Bajera. Misfire na czwartym przeskoczyło. Lala. Tak zauważyłem przynajmniej. No ale okej. Teraz wspaniałe jest to, by tak wam tylko chciałem to przybliżyć, że nieśmieszny komputer łyka wszystko, kompletnie wszystko łyka normalnie, jak normalnie. Tania galerianka. Wszystkie opcje pokazane, które włączone, które wyłączone. Gear, selector, poziom, off, mamy parking, zobaczmy, czy się coś, czekaj, ale zamulony sterownik, i teraz zobaczmy, wrzucimy R-kę, przełączę czy nie, jest, a neutral, żebym się włączył, no popatrzcie, zmieniło się, pyk, R-ka się włączyła, parking się włączył. Jedziemy dalej. La. Świetny komputer, naprawdę mówię. Jak łyka Saba, to mistrzostwo świata, nie? I to mamy tutaj wszędzie w trybie live możemy wszystko sobie oglądać. Max Engine Torque RPM 219 N. Będziemy mieli jeszcze chyba skrzynię. Engine Torque 10 N. W trybie live 9 Tegens. Limit 400 N. Fajnie wszystko jest ładnie opisane. Detected off. Naprawdę świetne. Ostatnim razem, jakbym go skanował i ze wszystkie opcje sprawdzałem po kolei i grzebałem troszeczkę przy nim. No zeszło mi 4 godzinki, ale no
Ten komputer to jest petardu. Petardu! No i lecimy dalej, bla 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 bla. No to tutaj mamy silnik, nie? Żeby nie zamulać, żeby nie odpierdzielać. Wyjdziemy sobie, wyjdziemy sobie. A wyjdziemy sobie. Tutaj też sobie wyjdziemy. Tu sobie wyjdziemy. I teraz mamy transmission. I tu też można dać sobie enter. Enter, enter, kurwa enter. No i znowu wchodzimy sobie w takie coś jak opcja live i tak jakby la 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 mukake i cyk, wybieram wszystko, select all, view data, ciach. No i teraz mamy na skrzyni co się będzie odstawiało się będzie gearbox input rpm, obroty skrzyni, lalala, tutaj mamy wszystko, przenoszenie w tym momencie jakiegoś tam momentu na skrzynię, maksymalny moment obrotowy skrzyni 400 N można wywlec max z niej. Fajnie, tak wszystko ładnie, powiem wam, zajebiście, czytelnie ogarnięte. I teraz pata się. Najśmieszniejsze jest to, że to jest komza, flaszka i pisio złoty. Flaszka, pisio złoty, nie? I działa ten komputer. To jest najzajebistniejsze. Pa, leci. I można kompletnie sprawdzić wszystko, co wam kuźwa w trawie piszczy. Czy są jakieś zawartości, czy coś włączone, wyłączone. Możecie sobie w trakcie przełączać biegi, różne tam akcje typu kuźwa, no wiecie o co chodzi. Sprawdzić wszystko jak leży, co leży, pod co leży. Możemy sobie obejrzeć też w grafice. Możemy? Pewnie, że to... nie. Nie, teraz nie możemy. Skrzyni w grafice nie możemy obejrzeć, no niestety, ale silnik możemy. Oj, se lecim, lecim, se lecim. Wszystko tutaj jest, se jest, tak jest. No naprawdę, to wam chciałem akurat pokazać, że ten komp łyka saba jak normalnie murzyńskie mukake. Bez najmniejszego problemu. No i co? Jeszcze raz przelecę. Zaznaczę sobie tylko czujnik stokowy i wypadanie zapłonu i będę patrzył co się będzie działo i biorę się za kable. No i tak więc bawimy się, rozbieramy, rozbieramy, rozbieramy. I teraz patrzę jak wyglądałem na 300 tysięcy przebiegu osłony, kabli. Normalnie, kurwa, plastik. To jest pierwsza sprawa. Wszystko pęka. Szundy lambdy. Kolejna rzecz, tu już robiłem tą wiązkę, bo wszystko było pourywane. Muchachos, straszny muchachos, ale tu znowu się gdzieś przytarło. Także będziemy dalej poprawiać. Tu rozetniemy, poprawimy, dalej będziemy poprawiać. No i co? Te wszystkie zajebiste wiązki od dodatkowych gazów. O, tutaj ma iść. Plusiorki do akumulatora. No to pata się wyzwijane było 5 metry, o, że mógłbym kolejne następne auto odpolić z tego. Mało tego, tu jest taki pierdolnik z tymi kablami, a zwijany tyle metrów, że masakra. Przyściusieńko wszystko, wsio. Uporządkuję i sabik wreszcie będzie pracował na wszystkie górki
Nie będzie szarpał, nie będzie skokał, wszystko będzie zajebiste. Także rozbieramy dalej i potem zaczniemy se po kolei każdą kosteczkę, każdy kabelecek naprawiać. Także do zobaczenia. Hej. No także jak ktoś zrozumiał albo nie zrozumiał, będziemy robić i będziemy robić. Nareperujemy. Dobry, mam humor, bo robota fajnie idzie. Mam jeszcze nadzieję, że lutowanie i robienie nowych złączek pokaże nam jakiś zajebisty progres. Bo świece nowe, listwa wtryskowa, listwa, szyna, Jezus, szyna zapłonowa, o sorry, zajebałem się, szyna zapłonowa. Jest też nowa, jakoś tak, z tego co mi wiadomo, także wypadanie zapłonu przez te popierdolone kable. No i tak więc, rozdzielamy sobie wszystko. Z każdą nową kostką nowe ciekawostki. Otóż ten co tutaj robił, izolował kable, to raz, jak łączył wtryski gazowe do wtrysków paliwowych, ale bieda musiała straszna być, bo zaizolowane taśmą izolacyjną. Drugie, nie chciało się odpiąć kostki i wprowadzić do kostki kabla, tylko dolutowywać. Kolejna rzecz, tu trzeba było zostawić ten twardy, pierdolony plastik, który niszczy kable. No, ciekawostki w chuj. Strasznie mi się podoba. Linka gazu wyłamana. Zajebista ciekawostka. Co dalej jeszcze ciekawego? Przewód od serwa to się trzymał na słowo honoru. W środku tam jest już szczeleczka. Ktoś po prostu pierdolił szelkę i lepsze hamowanie. Dalej lecimy z tym koksem. Tu na dole jakiś czujniczek w ogóle. Kompletnie. To jest jakiś czujniczek, nie wiem, wody czy chuj wie, nie będą co. Najlepsze jest to, że w ogóle nie był podpięty do niczego. Jedziemy dalej. Ciekawostka taka z dupy. Kolejna ciekawa rzecz. No. A raczej ten kabelek tutaj to jest chyba silniczek rokowy. Kostka rozjebana. Co dalej? Nie wiem, kurwa, co za debil, ale lutował, obciął i lutował w jednym miejscu kable. Też tak się nie robi. I kolejna sprawa zajebista jest kurwa taka, że wszystko to tu jest tak rozjebane, jak u Francuza na talerzu. Chodzi mi kurwa o... Jak się to nazywa, proszę panią? Jak się to nazywa u Francuza na talerzu? Spaghetti, kurwa, spaghetti. No nic, doprowadzimy to wszystko do ładu. Dziękuję. Pokażę wam, jak to powinno kurwa wyglądać tak lekko zgodnie ze sztuką.
Kilka kostek będziemy musieli pozamieniać. Tak, wlecą wagowskie, wagowskie najlepsze. Niejebiące się, odporne na wszystko. Potrafią znieść nawet pierdolnięcie bomby atomowej. A jednak Polaczki zawsze przy rozpinaniu potrafią mu pierdolić. No, ten tutok na zaworku, kurka brak. Dobra, jak się tam zasyfi, upierdoli, przecież nic się nie stanie. Coś mi się wydaje, że troszeczkę, tak jakby wam to powiedzieć, robota odjebana po Januszowemu. Oczywiście, no, kable strasznie krótkie, wszystkie. Myśmy z tego mogli wystartować jeszcze ze 4 nowe samochody. Tutaj też tak ten, no, zostawione na młode, bo się nie chciało zrobić z tym porządku. I ogólnie wszystkie takie są zajebiste, amerykańskie te kable. No, tutaj też, tu idzie tylko do plusa i do minusa, dwa bezpieczniczki. No i oczywiście, jakby się ktoś chciał zapytać, to tu w razie, bo jak komuś trzeba prądu, no to mamy dodatkowe 3 metry kabla zwiniętego, też można tak fajnie zrobić to. No i jak ruda wpierdala samochód, to potem serwisowo okazuje się, że nawet jest po 10 latach cięższy, bo jest dojebane elektryki 90 kg plus. O Boże, Boże, Boże. Oj, Boże, Boże. No nic, no nareperuję to. Pokażę wam, jak to można zrobić zgodnie ze sztukami. Jiu-jitsu, czy jakiś tam inny chuj. W ogóle tutaj też to tak... to tutaj to sobie tak kurwa dyndało jak bonie dydy. Jak ulęgałki na drzewie, czekały na jesień, aż sobie dojdą, to spadną. I tak się wszystkie te... kurwa... elektrozaworki, czy tam... No tak, elektryzorki. Tak się tu tam se wszystko tak się czeka, się tu tak poprzeciera wszystko i pojeboszy. No tutaj na tej kostce głównej do listy, jak widać, ładnie zaśniedziałe. Pięknie zaśniedziałe, no bo jakiś chuj zgubił uszczelkę. No, bo nie uwierzę, że nie była. No bo jak się jedzie w deszcz, no to przecież nie zgasimy z guzika deszczu, więc napierdala zawsze woda, więc takie kostki wszystkie muszą mieć uszczelki. A żeby mało tego było, no to tak dla popatrzeniu, popatrzymy. No tutaj też nie ma żadnej uszczelki, więc no, tak sobie to fajnie woda napierdala w to. Śnie dzieje, a potem stuki puki, wypadanie zapłonu. Auto szarpie, a może to hidrokinetyka, a może nie wiem, nie sprzęgło w tylnej zapasówce. Chuj wie. No to wystarczy tylko zrobić od A do Z zgodnie ze sztuką. Pokażę wam jak. I kurwa, będzie wszystko git. Lecimy dalej.